10 minęła, zaczynamy dzień na żywo w TVN24. Marta Kloc, witam i zapraszam. Pytanie o trójpodział władzy to na początek, bo z maili ministra Michała Dworczyka wynika, że politycy mogli ustalać z prezes Trybunału Konstytucyjnego postępowania dotyczące konkretnych spraw, z czego raport minister zdał premierowi. Tak wynika z tych maili. Nie było żadnych nacisków na Trybunał Konstytucyjny, tak z kolei na zarzut ten odpowiada dziś rzecznik rządu. I jeszcze jeden komentarz do tej właśnie sprawy. Tę w Faktach po Faktach w TVN24 komentowali Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Do 5 lat pozbawienia wolności grozi matce 1,5-rocznego chłopca, którego kobieta zamiast zawieźć do żłobka zostawiła w nagrzanym aucie. To jest historia ze Szczecina, o której mówiliśmy już Państwu kilkanaście dni temu. Dziecko zmarło we wyniku udaru, a kobieta trafiła do szpitala w szoku po tym, co się wydarzyło. Wiele wskazuje na to, że był to tragiczny wypadek, ale wszystkie okoliczności tej sprawy ustala teraz prokuratura. Z nami już teraz Alicja Rudzińska. Koronawirus wraca w nowym wariancie. Wzrost zachorowań widać już nie tylko w zachodniej Europie, ale i w Polsce. Od kwietnia nie było takiej liczby zakażeń, a ta to dokładnie 1075 infekcji. O tym informuje resort zdrowia. O tym, jaki jest przebieg zakażeń nową odmianą, mówili goście programu Fakty po Faktach. Wracają czy nie? Opłaca im się pracować za granicą, czy może w Polsce warunki są lepsze? Po słowach prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że lekarze za chlebem już nie wyjeżdżają, rzeczywistość weryfikują sami medycy. A o warunkach pracy rozmawiała z nimi Renata Kijowska. Przewiduje zmianę. Będą wracać, bo już dzisiaj nie przyjmują. Rozpoczyna się posiedzenie. Opozycja już złożyła zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury, między innymi Lewica i Platforma Obywatelska. Krzysztof Gawkowski, który był gościem Konrada Piaseckiego, przekonywał, że w sprawie tej będzie konieczny Trybunał Stanu. Złoty rekordowo słaby i cały czas słabnie. 4,5 złotego to wartości dawno nieaktualnej. To dotyczy wszystkich trzech głównych walut, euro, dolara i franka szwajcarskiego. A co na to przedstawiciele rządu? Posłuchajmy. A jednak wartości głównych walut. Trwa dzień na żywo w TVN24. Mówimy Państwu o wysokiej inflacji, mówimy Państwu o wysokich kursach walut, mówimy o tym wszystkim, o czym dyskutują dziś politycy w Sejmie, między innymi, bo dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Sejmu i wszystkie te tematy tam się pojawiają. Trzymamy rękę na pulsie, pilnujemy tego, co będzie się działo. Teraz jednak wracamy do wypadku w Rumunii, wypadku